Buongiorno, miei cari. Dzień dobry, moi drodzy. To krótki fragment z moją operą Wychichu czasu. Wspaniała historia, wspaniałe libretto napisane przed pani Justyna Skoczek. A premiera za chwilę już zapraszam 21 sierpnia. Produkcja Opera Bałtycka. A za chwilę będę Państwu odpowiedź o mój świat kompozytorski, o moje narzędzie, ale to między nami. Mój drodzy, słownik, libretto, czyli co to jest libretto? Libretto jest już przygotowany od historia, opowieść, już przygotowana, w taki wstał, gotowe do kompozycji. Także spotkają się poezja i muzyka. A co mamy pierwsze? Libretto czy muzyka? W przypadku Wychichu czasu miałem po pierwsze libretto. Właśnie poprosiłem o libretto. I libretto, co to jest libretto? To jest taka opowieść, ale już powiedzmy przygotowana, ma taki wstał, że już jest gotowa do muzykowania. Oczywiście dużo się zmieni w trakcie, że zaczynają kompozytor, zaczyna się kusić librettista, tutaj za długo, musi mi skrócić, albo nie, potrzebuje aria dla Moniki, albo potrzebuje trzy zwrotki. Znaczy, i zaczyna się modyfikować, ale ogólnie mamy po pierwsze forma, powiedzmy, poetyczna, poetyka, która zainspiruje kompozytora. Także ja otrzymamy tego libretto, oczywiście bardzo mi miło, że pani Justynka był do dyspozycji dużo czasu i miał dużo cierpliwości ze mną, ponieważ ja dużo poprosiłem o... No, w sensie, że to byłoby idealne do muzykowania, musiał się... byli potrzebne dużo zmian w libretto, nie? Znaczy, libretto jest historia. Czysta historia, bardzo skompaktowana, żeby byłby już gotowa, żeby stworzyć różne sceny i w scenie mogą być dialogi, monologi, że dalej będziemy mieli duetti, czy albo arii, albo recitativo, no, do śpiewania. Także w naszym libretto akurat mamy dwa formy. Jest czysta słowa, czyli sam tekst, dialogi, czyste dialogi. Ale do dialogu będzie muzyka. Delikatnie akompaniować i śpiewacze, zamiast śpiewać, będą mówić też dialogi, teksty. Ale oczywiście, powiedzmy, że 80-90% to jest śpiewania na muzykę. Także to jest libretto i no, ciekawe może być dla Was, dlatego dalej mam libretto, pracuję spokojnie, ale to nie, że zawsze to świat fantazji jest do naszej dyspozycji. Czasami po prostu jestem, ja nie pracuję przy fortepianie. Może być przy fortepianie, ale nie musi być. Że ja nie pracuję przy fortepianie. Po prostu już wiem i piszę. Czasami jest ciekawe, że na przykład śpię w noc, budzę się, mam i biegam do fortepian, druga w noc, a żona Franek, co? No, wiesz, dzień później żona trochę patrzy takie dziwne do siebie, ale żona rozumiem, ponieważ żona ci kocha i to rozumiem. Wiesz, czasami jest ten świat, że wszystkie pomysły, to nie są moje, istnieją. To jest taki ogromny świat, uniwers fantazji. Po prostu my mamy taką część, we are lucky, szczęścia, że po prostu czasami otworzy się jakiś korytarz między naszą duszą, naszym mózg i tego świat fantazji. I musimy być już dostępni do dyspozycji, żeby złapać te pomysły. Okay? To jest tak samo, jako ryba sam się złapie do nasza... sam się złapie, my musimy tylko robić tak. Ale musimy być przed jezioro gotowi. Także stanie się czasami, że w noc albo jakiś moment biegam do fortepian, dlatego mam pomysł, wiem. I to jest jeden z najbardziej piękny, czysty moment w ogóle, powiedzmy, kompozytorski, związany z fantazją. Jak ja komponowałem akurat teraz, tak, w Wychichu czasu? Zaczynamy od wyciąga fortepianowe. O, słownik. Wyciąga fortepianowe. Oto wyciąga fortepianowa. To jest po prostu nutę dla fortepian, czyli opera już pisana
da instrument, że te dwa piękne ręce spotkają się i grają cała harmonia. Prawda? Wyciąga fortepianowe. I tak normalnie ćwiczą solistów, nie? Żeby próbę z orkiestra, żeby nie wmęczyć muzyce. Szanowni artyści z orkiestra, no po prostu możemy ćwiczyć z fortepian. Redukcja koszty, że my nie mamy całą orkiestra, że jest tylko jedna osoba, pianista, który gra i zastępuje orkiestra. Że wyciąga fortepianowa jest bardzo wymagające, trudne do grania, ponieważ pianista zastępuje orkiestra. Mamy kotłę czasami. Mamy piccolo. Piccolo. Mamy smyczki. Także fortepian jest król instrumentu. On ma możliwości reprezentować trochę wszyscy instrumenty. Oczywiście mu brakuje piękności, indywidualności od skrzypce, od piccolo czy od kotły. Ale ma taką plus. Fortepian zrealizuje partię orkiestra. I oto dlatego mamy wyciąga fortepianowa. Słownik. Instrumentacja. O, instrumentacja. Tak wygląda komplikowana słowa, ale nie. Strumente. Lo strumento musicale. Co robi kompozytor? Jeśli zaczynałem już na przykład z wyciąga fortepianowa, także mam wehikuł czasu na wyciąga fortepianowa komponowany, już gotowe, teraz robi instrumentacja. Zobaczcie teraz, to jest taka w sumie A4 format, papier A4, a zobaczcie teraz, partitura, a jeszcze, A3, to jest partitura dla dirigenta i tutaj mamy wszystkie głosy, chyba za daleko, ale ja czytam, zaufajcie mnie, ja czytam dla was. O, co to jest tutaj? Muszę zdejmować okulary, co nie widzę, ale do góry co mamy? Instrumenty denty, flet, pierwszy flet, piccolo, czyli taki mały flet, który gra bliżej niż flet. Oboe, pierwszy, oboe drugi. Czasami muzyk, który gra na oboe drugi, ma obowiązek wymienić i zamiast oboe trzeba mu dać trochę pauzę. Tak, no trochę tak to jest pauza, żeby on ma możliwość i on bierze rodzaj angielski. Przepiękny instrument. Dalej co mamy? Instrumenty dente, klarinette. Klarinet pierwszy, klarinet in B, si bemol. Klarinet drugi. Uwaga! Drugi klarinetista też ma obowiązek, żeby zagrać przepiękny instrument. Bas klarinet. Fagotti. Nie po angielsku jest basun, to jest fagotto. Fagotto pierwszy i fagotto drugi. A drugi fagotista w nasza opera będę wykorzystał jeden bardzo misterioso, tajemnicowy instrument. Kontrafagot. Kontrabasu. Bardzo niski. Nie? Mniej więcej. Kontrafagot. Kontrafagot. Zobaczcie, to jesteśmy tylko tutaj. To jest 1/3 partitura. Nie całe, mniej niż 1/3 partitura. Mamy instrumenty denty. Co mamy tutaj? Waltornie, hor in F, corno in F, pierwszy, a drugi. Teraz tak dalej, tromba, trumpet, in si bemolle, pierwsza i druga. Nie? To się po angielsku jest brass, a po polsku blacha. Nie? Tenor trombone, czyli tenor puzon. Nie? Puzon. A tutaj bas puzon. Ale ja wymieniłem, chyba zamiast bas puzon wymieniłem na tuba. To jest bardzo, powiedzmy, bardzo delikatny, miękki instrument, który ma możliwości grania w bardziej niskie dźwięki, ale okrągłe. Tutaj, a teraz mamy perkusję. Jesteśmy tutaj, to mamy perkusja. Co mamy? Kotłę, które no, będą mi potrzebne cztery instrumenty, cztery kotły. Pom, 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 czyli cztery różne instrumenty, no, które gra jeden muzyk. Nazywa się instrument kotłę, nie? I timpani. Ale co mamy tutaj? No, percussion. Percussion mogą być różne instrumenty. Tu mamy dużo możliwości, żeby wam zaskoczyć, że przepiękne
to jest taka bogactwo, które my otrzymamy w orkiestracji, w instrumentacji, dzięki instrumentom perkusyjnym. I mam na przykład, są temple blocks lub wood blocks, że brzmią jakie to... Coś takiego, nie? Tylko, że wiecie, potrzebowałem dużo czasu, żeby wam tłumaczyć, dlatego też między temple block a wood block istnieje wielka różnica, ponieważ jeden instrument jest pusty, a drugi mniej pusty, także jeden rezonuje bardziej, taki powiedzmy, a drugi... No to trudne mi pokazać moje twarze. Też twarz może być instrument. Dodajemy mikrofon do twarza, jakiś, nie wiem, dodajemy, zatrudniamy perkusista, który stanie, już możemy, już, to jest nowy instrument. No, podobne do wood blocks. Jeszcze, jesteśmy tutaj, dwa trzeci w partiturze. To nazywa się, ten book dla dirigenta, to nazywa się partitura. Tutaj można widać, jak brzmi, jak jest zrobiona instrumentacja. Czyli to jest tłumaczenia wyciąga fortepianowe dla sam fortepian w wersja orkiestra. Czyli wszyscy instrumenty tutaj zrealizują, co kompozytor, czyli ja, przewidywałem już. I mamy tutaj perkusję. O, piękne, ten malec, czyli mamy wibrafon. Mamy tutaj ksylofon. Marimba. I dalej oczywiście inne instrumenty perkusyjne, jako gran cassa, czyli bębene, prawda? Ten trójkąt, tim, tim, tim. Co jeszcze mamy? No dużo, inne instrumenty, flexaton, vibras dla maracas, cabasa, podobne do maracas. Jeszcze mnóstwo instrumentów perkusyjnych. Idziemy dalej. Tu mamy fortepian. Ale nie fortepian, który realizuje wisiąga, tylko fortepian jako instrument, który gra razem z orkiestrą. Czyli ma mniejsza partia, bardziej szczegółowa, nawet wirtuozystyczna. Harfa. I teraz, oczywiście tu jest miejsce, gdzie mamy głosy. Akurat w overturze to jest sama sprawa instrumentalna, że nie mamy solisty nie śpiewają jeszcze. Ale jest niespodzianka, które za chwilę mówi. Normalnie w partiturze są też głosy. No. A teraz też instrument, który ma dużo możliwości. Magiczna barwa, mamy quintet zmyczkowy. Pożelone tak na violini pierwsze, czyli skrzypce, pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, altówki, czyli viola, violoncello i kontrabas. Dodatkowa niespodzianka, ponieważ to nie było wystarczy dla kompozytora. Jeszcze dodałem coś i będziemy mieli w overturze też barwa chór żeński. Czyli przepiękny głos żeński, które nie będziemy widać na scenie dziewczyny czy kobiety. Nie, po prostu on jest traktowany jako instrument orkiestra, żeby dodać przepiękna barka i zrealizować niektóre wrażenie. Także oto partitura, na której jest zrealizowana instrumentacja. W libretto w wieku czasu są przewidywane różne eksperymenty. Właśnie oto opera naukowa. Będziemy mieć dużo wspólnego z fizyką i ogólnie z technologią. To nie przypadek, że kompozytor pisał aria o parze wodnej. A mam niespodziankę dla was. Właśnie przypadkowo minut temu spotkaliśmy naszą pani Julię Jarmoszewicz. Która zaprezentuje dla was, razem ze mną, aria o parze wodnej. Czyli jak powstaje deszcz. Zmierają się coraz większe krople.
zapraszamy 21 sierpnia, Opera Bałtycka.